W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie oczywiście przetestować nowy Kawaii Update, który wyszedł dosłownie minutę temu. No i zobaczymy, co oni dodali. Z tego, co widziałem, to jest taki trochę mniejszy update, ale jest kilka fajnych rzeczy. Dodali jedną fajną minigierkę ze starego Pet Simulatora. Zobaczymy, może łatwo hitcha będzie zdobyć. I właśnie, też jedna giga ważna rzecz na początku. Jutro, czyli w niedzielę o godzinie 17 zrobię mój drugi live w sumie. Będziemy testować tam oczywiście ten Kawaii Update. Może będziemy Exclusive Jajek otwierać, chociaż jeszcze chyba nie dostałem tych Exclusive Jajek z tego nowego tutaj. Ale to chyba jakoś tak z opóźnieniem się dziwnie dostaje, albo jak nie dostanę, to nie dostanę i tak sobie kupię za gemy. Mniejsza w to, na pewno będziemy coś robić ciekawego na tym live'ie. Dobra, teraz dostałem te 200 jajek, tak jak mówię, z opóźnieniem je dostałem, a więc będziemy sobie otwierać te 200 jajek właśnie na live'ie. Dzisiaj też sobie z kilka na pewno otworzymy tych jajek, ale głównie będziemy to wszystko jutro na live'ie moim drugim otwierać o 17 w niedzielę, nie zapomnijcie. Ale dobra, przejdźmy sobie właśnie na początku tutaj. No nie gadajcie, że ja rebirfa muszę zrobić. No nie, no rebirfa muszę zrobić, ale dobra, skoro musimy tego rebirfa zrobić, to przetestujemy jeszcze jedną metodę. Ulepszoną metodę na robienie szybkich rebirfów. Ogólnie powiem wam, że ten rebirf, który jest tutaj w tym Millionaire Worldzie, jest dosyć ciekawy, bo on daje wam potkę, dzięki której możecie wymaksować jedną wybraną masterkę. Ja mam wszystkie praktycznie te najważniejsze zrobione. Chyba wydaje mi się, że ta jest najważniejsza, Pet Mastery, bo ją się turbo trudno robi. A ona fajne rzeczy daje. Podwójna szybkość Dakeru, podwójne diamenty z Dakeru. Tutaj minus 2 pety do Rainbowów, minus 2 pety do Goldów, jakaś szansa. Plus 1% na golda, jakieś takie inne rzeczy. A więc wydaje mi się, że chyba to sobie zrobię. Tylko no na starcie oczywiście musimy sobie rebirfa zrobić niestety. On chyba jest na końcu, tak mi się wydaje, tutaj tego Millionaire Worldu. Tu jest ten rebirf. No i on daje właśnie nam super komputer. No i tą potkę, która daje nam masterkę jedną na 99 levelu. Dobra, przetestujmy jedną rzecz. Tutaj dajemy nasze pety. W ogóle co to jest? Jakiś tutaj taki przełącznik? Dziwne to jest. Ale lagi jakieś takie w ogóle są. Dobra, już teraz chyba nie ma. Ale dobra, musimy zrobić tak. Musimy sobie tutaj flagę na magnet odpalić. Teraz oczywiście używamy tutaj tego wszystkiego. No i rebirf, no kurczę, rebirf nie zrobił. Nie chciało zadziałać. Dobra, ale jeszcze tutaj mamy. Znowu używamy tutaj tych trzech. Teraz podchodzimy tutaj i robimy rebirfa. No i wtedy powinno nam coiny zostawić. Plus jeszcze tutaj z tej flagi jakieś tam coiny powinny być. No i tutaj mamy już coiny. No i oczywiście te wszystkie rzeczy teraz dostaliśmy. No i tu jeszcze jakieś takie rzeczy. Ogólnie też kolejną rangę dostaniemy. Albo już dostałem kolejną rangę. A nie, ja w ogóle jeszcze nie skończyłem 30 rangi. Dobra, zapomniałem. Mam nadzieję, że nie będę musiał teraz drugi raz tych wszystkich questów robić, tylko po prostu sobie tutaj te mapki blokujemy i tyle. Dobra, na szczęście chyba tak to działa, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj cyk. No i dobra, i mamy tego rebirf od razu zrobionego i teraz możemy się cofnąć na The Void i oczywiście na The Voidzie możemy sobie teraz przejść do Kawaii Worldu i w ogóle już będziemy mogli pierwszą strefę na Kawaii Worldzie odblokować. No i tutaj wyskakuje nam, że nie możemy tego odblokować, bo jeszcze Beach Island nie odblokowaliśmy. Czy ja serio muszę wszystkie mapki odblokować z wszystkich worldów? Czy tak to działa, że ja muszę aż tutaj od Prison Worldu wszystkie mapki sobie odblokować? Chyba tak to działa, powiem wam. No nie, no tu mam odblokowane wszystkie mapki. A dobra. Mam odblokowane, ale tutaj do 105. To dobrze, że tego rebirfa zrobiłem w taki sposób, że po prostu te wszystkie coiny sobie nabiłem i teraz to w miarę szybko powinniśmy odblokować, tak mi się wydaje. Dobra, możemy sobie tutaj stać po prostu na spawnie i to wszystko odblokowywać. Dobrze, że w taki sposób przekminiłem tego rebirfa, bo długo by mi to zajął. Dobra, jaką mapkę odblokowaliśmy? No i dobra, i teraz już mamy wszystko. A więc dobrze, że przekminiłem tak tego rebirfa. Dobra, no i teraz możemy sobie pójść właśnie do Kawaii Worldu oczywiście. Ten update jest taki trochę zwykły. Na pewno liczba graczy mocno spadnie. Oj, tutaj też jest właśnie ta minigierka. To jest minigierka ze starego Pet Simulatora. Tutaj trzeba było te skrzynki rozwalać. I jak rozwaliliście tą skrzynkę, to tam na końcu mogło być jajko, w którym była duża szansa po prostu na huge peta. Jestem ciekawy, jaka będzie szansa tutaj na huge'a. No bo teraz te huge'e dosyć łatwe były w ostatnim update'cie. Łącznie 1,5 miliona huge petów doszło. A więc no teraz mogę trochę trudniej to wszystko zrobić. Czy w ogóle zobaczmy Forever Pack? Czy ja mam jakiekolwiek Robuxy? Dobra, ogarniemy Robuxy trochę też Forever Packu. Na pewno sobie kupimy nowego. Ale to ciężkie jest w ogóle do rozwalania. Ja w ogóle potek nie mam odpalonych. Albo mam potki odpalone? Sam nawet nie wiem. Nie miałem potek odpalonych. Turbo ciężkie to jest do rozwalania, powiem wam. Rozwalmy sobie tutaj te skrzynki, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chociaż dobra, jak odpalamy tapy, no to jest dużo szybciej. Nie no, z tapami jest dużo szybciej. Zaraz w sumie musimy iść porobić kolejne tiery. Niestety nie dokupiłem sobie za bardzo tych enchantów, mi się nie chciało. Ale myślę, że i tak nam styknie, żeby porobić te 10 tiery tych enchantów. Rozwalimy te 3 skrzynki, idziemy resztę mapek odblokować. To wydaje mi się, że będzie bardziej sensowne na starcie. Dobra, i ta trzecia skrzynka pada, i tutaj nam się pojawi jajko, właśnie. Które nie wiem, czy będzie mieć losową szansę na huge peta, czy jak to działa. A dobra, tutaj po prostu nie ma jajka, czyli musimy znaleźć po prostu alejkę, w którym będzie to jajko. Tu mamy jeszcze kolejną alejkę, drugą alejkę. No i tutaj po drugiej stronie mamy dwie kolejne alejki. Ale dobra, na początku może zajmijmy się update'em. Lepsze pety sobie ogarnimy. Wydaje mi się, że to będzie bardziej sensowne. I dopiero wtedy weźmiemy się za rozwalanie tych skrzynek, bo... Chociaż ojojoj, już zepsułem. Bo mam goldy odpalone. Tutaj sobie po prostu lepsze pety ogarnimy. Tylko w sumie może od razu sobie odblokujmy kolejną mapkę. Tutaj tą sobie
sobie odblokujmy. I ciekawe, czy jeszcze jakaś minigierka będzie. Chyba nie, wydaje mi się, że tylko ta z tymi alejkami jest do odblokowania. Co w ogóle tutaj mamy teraz? 10 gold petów z najlepszego jajka. No to musimy trochę jeszcze to potwierać. Dobra, trochę potwierałem te jajka. Myślę, że nawet już najlepsze jakieś pety nam się uda wydropić z tego jajka. No udało nam się wydropić najlepsze pety, ale nie wiem, powiem wam, że jakieś takie lagi ma w tym update'cie. Te wszystkie pety, te efekty mają. To będzie problem chyba, powiem wam. Jakiego teraz peta mamy? No powiem wam, że ma tyle huge, że nie chce mi scrollować nawet. Dobra, muszę RSS zrobić, bo turbo mi laguje to wszystko jakoś. Dobra, zobaczmy to teraz. Może teraz nam się normalnie te pety pokażą. Dobra, teraz nam się pokazują. Naszym najlepszym petem jest taki, który... No dalej nie mamy lepszego peta. Dobra, przetestujmy ten komputer. Gdzie w ogóle ten komputer będzie? Nie, tutaj mamy ten super komputer. Aha, i normalnie wszystko mamy. Zobaczmy, czy w ogóle nowe jajka to dali do odblokowania. Dodali jedno jajko. Dobra, to mamy nowe jajko. A czy dodali więcej petów? Czy dodali 100 petów? No nie, no 99 dalej jest. Ciekawy jestem, czy tak zostawią na 99. Możliwe, że zostawią. Ale dobra, musimy zrobić 10 gold petów z najlepszego jajka po prostu. No, czyli tutaj na przykład to. I tutaj w ogóle też mamy nowe upgrade. Tu mamy drop jakiś, plus ile tego dropu jest? Plus 2% dropu. No dobra, to też trzeba robić. Dobra, i tu mamy kolejną strefę. No i teraz musimy 10 rainbow z tego tutaj zdobyć. Tu już chyba będzie ostatnia dalej. Wiem, że też coś jeszcze było z jakąś ukrytą strefą. Dobra, zobaczmy, jak tu wygląda. Mamy teraz 104, no teraz 104 mamy jajka. Dobra, to niech znowu się chwilę pootwiera. Dobra, chwilę się to jajko pootwierało. Zobaczmy ten komputer znowu. Teraz musimy sobie trochę rainbow zrobić. Tutaj tyle chyba nam powinno styknąć. Dobra, mamy zrobione. Co teraz jeszcze? Aha, już możemy odblokować sobie tą strefę. I czy to już jest ostatnia? Czy będzie jeszcze jedna? Jeszcze jedna jest, dobra, tylko teraz tutaj komety musimy zniszczyć. No to komety są proste raczej. Ale znowu czuję już jakieś lagi, powiem wam. Nie, muszą dodać na pewno przycisk, żeby wyłączyć wszystkie efekty tych petów. Nie wiem, czy już taki dodali może. Albo potato mod będę musiał odpalać. Bo już dawno tego potato modu nie odpalałem. W ogóle też możemy w końcu skilla użyć, jak ja dawno tych skill nie używam, z 2 lat tych skill nie używałem. Mam nadzieję, że jakieś fajne szanse są na te huge z tej alejki, jeżeli są, to ten update nie będzie taki zły, bo w końcu na normalnej mapce będzie można trochę posiedzieć sobie, bo ile można na tych eventach. Jeszcze w sumie zobaczmy te nowe enchanty, no za dużo ich na pewno nie zrobimy. Upgrade enchants, tutaj nakryta, ile potrzebujemy w ogóle tych enchantów? 8 aż potrzebujemy i on daje 29%, a ten daje 26%, to tylko 3% więcej daje, tutaj na damage, o ile nam się podnosi, no na damage podnosi nam się tylko 5%. Ten daje 135, a ten daje 140. No to powiem wam, że te enchanty nie są zbyt mocne. Praktycznie nic wam to nie zmieni. Ale no wiadomo, że tak coś jak zrobię. Dobra, odblokujmy tą mapkę i na pewno jakieś jajko by się przydało otworzyć. Zobaczymy, co tam jest na tej mapce, bo tam wydaje mi się, że będzie jeszcze sekretna strefa. Za tydzień prawdopodobnie dostaniemy sekretną strefę, albo ta sekretna strefa jest teraz. Gdzieś w update'cie coś czytałem, że jest ta strefa, ale zobaczymy. Dobra, i możemy odblokować sobie już ostatnią strefę i zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy skrzynkę, tu mamy big skrzynkę jakąś. Czy ją się ciężko rozwalania? No łatwo się ją rozwala. Czy z niej coś ciekawego leci? No, 75 owoców, jakieś enchanty. Chyba nic ciekawego z niej nie leci. I tu mamy fruits, możemy sobie też kupić. No, też po 75 w ogóle dostajemy tych owoców. To ciekawe w sumie. Dobra, jakby na pewno otwórzmy sobie, tak jak mówię, tak z kilka jajek. Sobie tak trujeczkę otwórzmy, zobaczmy, czy wyleci nam coś z trujeczki. Czy tutaj będziemy mieć farta i na starcie nam wylecą jakieś huge? No, tutaj jakieś takie, chyba jakiś rainbow nam wyleciał. Nie, te pety tak dziwnie wyglądają po prostu. Dobra, to jeszcze 3 sobie otwórzmy. Tak jak mówię, większość chcę otworzyć jutro na live, a więc sobie zostawiamy większość tych jajek, żeby po prostu na live je otworzyć, ale zobaczymy, tak może coś nam wyleci, no niestety nie. Dobra, resztę zostawimy na jutro. Jeszcze pootwierajmy tutaj to jajko chwilę. Tu w ogóle są 2 huge. Czyli mamy takiego huge z tego jajka. Aha, mamy tego huge, który też tam w alejce jest pewnie większa szansa na niego. I mamy active huge tutaj. Dobra, to chwilę pootwierajmy to jajko. W ogóle może rzućmy sobie tutaj pety i spróbujemy jeszcze odblokować te jajko z alejki. Dobra, chwilę otwieram i zobacz, jak to wygląda, czy mamy już jakiegoś takiego mocnego peta. No, znowu się ten ekwipunek zakichany buguje. Dobra, mam nadzieję, że mamy jakiegoś mocnego peta. Pójdźmy sobie tutaj. Jeszcze raz spróbujmy to wszystko odblokować. No i dobra, i tu mamy to jajko i tu jest większa szansa na tego huge'a prawdopodobnie. Jakby zobaczmy, ile tych huge'ów już jest, żebyśmy mieli porównanie, czy dobrze dropią, czy słabo dropią. Musimy sobie pójść po prostu do The Void'u. Zobaczymy, on powinien się nazywać jakoś Kawaii coś tam. Kawaii. Jednak nie Kawaii. Idę zobaczyć nawet w blogu, jak on się nazywa. To jest Cupcake Unicorn. No i tu w indeksie w ogóle go nie ma. Jest tylko Cupcake Unicorn zwykły. Nie mogę jako huge'a. Niestety zapomnieli go dodać do indeksa, więc nie przekonamy się, ile ich jest, ale wy za to możecie sobie sprawdzić ten film, który wam się wyświetla i do następnego.